Serwus, w dzisiejszym odcinku o tym, jak wyczyścić gniazdo ładowania praktycznie z każdego iPhone'a. To jest akurat 10S-ka i często mamy taki problem, wtykamy kabel, ale niestety nie chce nam ładować. Tam próbujemy coś wciskać, kręcić, no i jakby bez efektu. Ja tak robię z tym telefonem już od wielu lat. Mam po prostu dwa druty. Jeden troszeczkę grubszy. Jeden mamy cieńszy. To są takie druty florystyczne. I po prostu tymi drucikami staram się wyciągać to wszystko, co tam przykładowo ze spodni, z jakiegoś kurzu nam się dostało, a czego w telefonie nie chcemy. No i patrzcie, tutaj mam już na starcie jakieś takie paproszki. Będziemy to sobie jakby odkładać na bok. Czy jedziemy samochodem, podłączamy kabel USB. No i nie da się, cały czas problem, nie ładuje. I popatrzcie, kolejny paproch i to jaki duży. To są właśnie wszystkie takie jakieś śmieci, bawełniane, kurz pomieszany w tym. No chcąc, nie chcąc, żeby nam to funkcjonowało tak jak ma być i należycie, należałoby te gniazdo po prostu zatkać. Są różne wtyczki do tego, dzięki którym można to po prostu zatkać i przy każdym ładowaniu sobie na nowo odtykać. O, patrzcie. I takich sytuacji to jest pełno. Później się tylko denerwujemy, dlaczego nie ładuje. Dlaczego jest jak jest? Ale nie ma się co dziwić, skoro tam jest pełno brudu. Nie chciałbym później jeszcze takich jakichś dziwnych sytuacji, że piszecie w komentarzach, że zniszczyliście sobie telefon. Jeżeli sobie nie umiecie poradzić z taką czynnością, to nie róbcie. Po prostu zanieście telefon do serwisu, zapłaćcie tam 300 zł. Oni pewnie zrobią wam podobną usługę i wtedy będziecie mieli pewność, że wszystko jest tak jak ma być. O, popatrzcie, ile wychodzi tutaj tego syfu. Raz na jakiś czas możecie sobie śmiało taką operację wykonać. Jeśli ktoś ma trochę jakiś tam manualny zdolności, spokojnie poradzi sobie z taką czynnością i niczego nie zepsuje. A tym mniej manualnym polecam nawet nie oglądać takiego filmiku, tylko od razu zarobić sobie parę złotych i serwis. Bo to nie jest tak, że od razu jest gniazdo ładowania do wymiany. Sytuacja jest taka, że niestety jest tam zawsze dużo syfu. Ja też nie jestem jakiś tam super serwisantem od iPhone'ów, ale trochę tych iPhone'ów już w życiu miałem
I niestety wiem, jakie są problemy. Jakie są problemy z bateriami, że nie warto tego softu, jeśli wychodzi nowy, aktualizować, bo często to drenuje baterie i taki telefon niestety, ale jest już do wyrzucenia i jedyne, co w tym przypadku możemy zrobić, to nosić ze sobą cały czas powerbank albo po prostu zmienić na nowszy model. Dlatego operacje aktualizacji też za bardzo Wam nie polecam. Dlatego, jeśli macie zamiar pisać w komentarzach, że zepsuliście sobie gniazdo ładowania albo uszkodziliście sobie z mojej winy, to polecam nawet tego nie oglądać i od razu najlepiej serwis i temat zamknięty. Każdego zakamarka staramy się jeszcze jakoś tam podważyć. Wam tutaj jeszcze przybliżę. Zobaczcie sobie, ile tego wyleciało. I jakie niektóre poprochy są wielkości. Teraz pójdę sobie po ładowarkę. Podłączę i zobaczycie, że telefon od razu już ładuje. Także mamy już ładowareczkę. Nawet jest to ładowarka nieoryginalna, zastępcza. I patrzcie sobie, mamy telefon. Bez żadnego poprawiania tutaj wsadzamy, ładuje elegancko. Możecie sobie zobaczyć, że ikona ładowania cały czas świeci. Także w tym filmiku byłoby to na tyle. Jeżeli Wam pomogłem, prosiłbym o zostawienie tej subskrypcji na kanale, bo ostatni mój film odnośnie czyszczenia głośników bardzo dużo osób obejrzało, ale niestety bardzo malutko subskrypcji. Zostawcie tą subskrypcję, wtedy będę wiedzieć, że mogę dla Was robić te filmiki. I Wy będziecie zadowoleni, bo telefon będzie naprawiony gratis. I ja będę zadowolony, bo liczba oglądających będzie mi rosła i będę mógł też zawsze komuś pomóc w tym przypadku, jeżeli więcej osób zobaczy ten filmik. Dzięki bardzo, pozdrawiam, trzymajcie się, hej!